dla tych, co nie wiedzą, ale każdy wie, to różne są turnieje w telewizorze, gdzie można wygrać dużo pieniędzy, a najczęściej przegrać wszystko i dostać koszyk cukierków. Fajne były na przykład te z Ibiszem. Na przykład ten, gdzie Ibisz przebrany za księdza z ładną fryzurą kręci karuzelą z pytaniami i drużyna ludzi przebranych za biskupów targuje się jak na bazarze z normalnymi ludźmi. I potem Ibisz wali młotem. Albo to. No cześć, familiana, jestem ja, jest rodzina i gramy. Polecam. Albo fajne jeszcze granie o pieniądze z Ibiszem, co wie wszystko i cię oszuka jak chce, a ty nie wiesz nic. A ci głupole chodzili tam i myśleli, że coś wygradzą. Powiedzcie mi, jak można myśleć, że się wygra z kimś, co wie wszystko. To się nie powinno nazywać gra ciemno, tylko robienie w balony. No ale fajnie się oglądało, jak on ich robi z nich głupoli. A były też takie turnieje całkowicie durnowate. Na przykład wielka gra, czyli wielkie nieporozumienie, co prowadziła taka stara purkwa. I tam same stare capy przychodziły, bo pytania były jakieś z kosmosu albo dalej, co nikt normalny by tego nie wiedział. Zobaczcie sobie na przykład to. Finał czwartej symfonii Brahmsa to pasakalia składająca się z 32 wariacji. To jest pytanie, ona mówi po polsku. Utworu Brahms zapożyczył temat tej pasakalii. Ja na przykład nic nie zrozumiałem, co ona powiedziała. I skąd to on ma to wiedzieć? Tak, bardzo dobrze. No akurat wiedział, no ale nie wiem skąd. Widać, chłop nie głupi. Fanfary brzmią, a eksperci jeszcze, proszę Państwa, mają wątpliwości. Oj, siedzą te dzbany, co udają mądrych, bo sprawdzają wszystko w internecie. I oni mówią, czy dobrze. Ja już nie siadam. Patrzcie, jak oni tutaj. O, już im coś tu nie pasuje, już coś ten. Kontaty numer 150. Ale to pani redaktor ja powiedziała, no chwileczkę, ale pan tego nie powiedział. Patrz, i będzie się cały wykłócał, że to jeszcze źle było, co on powiedział. W ogóle, że coś powiedział, to już powinien chyba wygrać. Krucji. To jest pełna odpowiedź na to pytanie. Z kantaty. Z który? Był jeszcze taki miliard wyrozumie, co początek był taki straszny, że zawsze przełączałem na co inne. I nie, nic więcej nie pamiętam z tego. Nie, może był fajny, ale jak mnie straszą na sam początek, no to krucji. Albo była coś takiego, może pamiętacie? Się nazywał turniej Dzieciaki Guram. Co w ogóle nie wiem, kto takie coś wymyślił. Że w ogóle Guram. Jak wiadomo, bo to było, chodziło o to, że normalnie pytania były i walczyli normalni dorośli ludzie i jakieś dzieci małe. Co w ogóle wiadomo przecież, że dzieci to są durne. A dorośli są normalnie mądrzy, to dla mnie to było bez sensu, było wiadomo, kto wygra, ale było takie coś naprawdę. O, i to prowadził właśnie ten z YouTube'a. Nie będą chciały być mniej mądre, mniej bystre. Ale sam. A już na pewno zrobią wszystko, żeby pokazać, że są najlepsze, a jeśli mowa o dzieciach, to proszę bardzo, oto. Jeden z najgorszych turniejów, jaki widziałem, to była gilotyna. Jeny, to prowadził ten komendant z księdza Mateusza. Jakie to było durne, to aż mi się nie chcę mówić, ale powiem. Na początku normalnie pytania odpowiadanko. No mamy tutaj w turnieju jakąś babę, tam jakieś chłopy, oczywiście do końca dojdzie chłop. No ale baba przyszła nabajdurzyć swoje. No i normalnie są sad. No to wiadomo, tam trzeba powiedzieć. Podejrzewam, że może chodzić o jabłko. Dlaczego tak podejrzewam? No jabłko. No i odpowiadanko na pytania. Trudne, bo ale no jeszcze da się powiedzieć, nie? A potem jest ten finał. To jest takie nienormalne. Chłop głupi nie był, wygrał tam jakie pieniądze, doszedł do finała. I teraz co tu w ogóle w tym finale? A oto twoje pięć par. Patrzcie. Dostaję dwa tutaj słowa. Pustynny i szczepowy.
I on ma wybrać jedna z tych. I możecie sobie myśleć... Dobrze wybrał, ale skąd, co ma wiedzieć on, co wybrać? No i możecie sobie tak myśleć, ale nie wiadomo. Nie, to jest jakieś w ogóle zgadywanki. I jak on źle zgadnie, które, to wtedy ten... A, to było dobrze jeszcze, ale jak Łysy źle zgadnie zgadywankę, to wtedy ten policjant mówi nazwę tego programu i patrzcie co, zawiera mu połowę z jego pieniędzy, co on się natrudził, nawygrywał. Jak można tak zabierać? To jest większe kradnienie niż poszukiwacz. No ile się chłop nacieszył, że nawygrywał na początku, jak tak, to się skończy pewnie tak, że w ogóle będzie miał zero, a może jeszcze mu zabiorą. Jak on tak może? Co jak chłop będzie miał 50 groszy, to też mu zabierze pół jeny. Tutaj chodzi o to, że jest grubas i są dwa pianina, czarne i białe i coś tam, że przychodzą jacyś znani ludzie i oni zgadują jakieś piosenki chyba, czy coś. Nie, dla mnie to było zawsze dziwne, że oni wszyscy znali te piosenki. Jak już ktoś odgadł, to wszyscy śpiewali i nie ma, że ktoś nie zna. A to były w ogóle jakieś nieznane piosenki, ja nie wiem skąd oni to. I... Nie no, ale to nawet nie było takie aż głupie, to było nawet fajne i ten grubas zawsze był miły, fajny taki, fajny. Oj, to jest ten mroczek, znacie te mroczki. Skacze na ciebie, zaczyna cię lizać. Ja, on lubi jak go pies liże. Był taki jeden, co miał takiego strasznego psa bez mordy. Krucy, patrzcie na niego. Oj, ten Łysy z radia, co lubi, co robi ludzi w konie. No i oni brali te psy i kazali im robić jakieś w ogóle wygibasy, męczą te psy w ogóle na jakieś, nie wiem, jakby to jakiś cyrk był. Jakieś przebieranki za strażaków, w ogóle. A, tu to już nawet nie będę mówił, co kto tam siedzi. Zapraszamy, oglądajcie i pamiętajcie, jest tam taki guziczek. Subskrypcja. Klikamy, klikamy, klikamy. Co? Ja mu ci zaraz kliknę za takie pajacowanie palca na dół. Kabaretożercy. Jeny, ale... Kabarety to jest w ogóle chyba na inny, osobny filmik. Nie będę gadał, bo to nie ma co gadać. Ja się z wami żegnam, takie były programy. Są lepsze, są gorsze. Ale na pewno jest dużo durnych. No i serwus.